Cześć, Wernest! Ostatnia aktualizacja nie tylko nas obrzuciła darmowymi nagrodami i skinami. Na mapie zaszło kilka mniejszych ciekawych zmian, które z chęcią wam dzisiaj pokażę. Niektóre z tych miejsc pokazałem wam już tydzień temu, ale wydaje mi się, że zasługują one na wyróżnienie w tym filmiku. A więc zmiany na mapie prawie nigdy nie są wymieniane na liście zmian aktualizacji. Wyjątkiem są nazwane miejsca na mapie, jak na przykład Wykrzywione Miasteczko w 10 sezonie. Dlatego musimy je znaleźć sami. Jak ominąłem coś ciekawego, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Okej, rzućmy okiem na te sekretne, świąteczne zmiany na mapie. Tydzień temu jedna z fabryk w paskudnej przystani została przyjęta przez pana bałwana. Jest tutaj fabryka lodu i mnóstwo zamrażarek, z których wypadają cenne przedmioty. Na drugim końcu wyspy zmian doczekało się to miejsce pełne palet. Zobaczcie sami, kłody drzew, magicznie, są tutaj przeistaczane w ładne opakowania na prezenty. No, w końcu są z papieru, więc to by się zgadzało. Warte uwagi jest też to, że do pracy zatrudniono piernikowe ciastka. Dwa stoiska do pracy jednak zdały się być opuszczone. Chyba wiem, gdzie są te dwie zguby, które powinny tu pracować. Jeden ciastek wcisnął się za skrzynkę elektryczną na dworze. Drugi za to, niczym agent z Mission Impossible, schował się na drewnianych belkach pod dachem. Co tutaj się dzieje? Może ta sprawa ma drugie dno? Co jeśli te ciastka zostały zmuszone do pracy za darmo? Chciałbym się też dowiedzieć, o co biega z tymi misiami. Na tej samej miejscówce w paletach skrywa się różowy miś z głową lalki. Zapamiętajcie tą ciężarówkę. Tuż obok z trasy wypadła dokładnie taka sama ciężarówka z paletami, skrzynkami i prezentami. I co ciekawe, tutaj też są te miśki. Niektóre zachowały swoje nakrycie na głowy, ale jest tutaj też miś bez maski. To jest Fortnite, więc chyba wszystko jest możliwe. Ja strzelam, że to był napad i te sprytne misie planowały ukraść te prezenty. A wy jak uważacie? Wracając do ciastek, to jeden ciastek stoi na dachu iglo. Nie ma tu zbyt wielu rzeczy. To iglo jest skromne, ale jest ciastek na dachu. W słonych strzechach za to jeden ciastek utknął w żywopłocie przy jednym z domków. Jeszcze jedno iglo znajdziecie na południowy wschód od zalewu zastoju. To iglo jest już na wybasie. To cały hotel z pokojami, skrzynkami i kostkami lodu z łupem. Najciekawszym elementem wystroju tego miejsca są moim zdaniem lodowe posągi postaci z Fortnite. Będą one należeć do nowego zestawu skinów, który wyjdzie 26 grudnia do sklepu. Będzie w nim Mikołajka, Kaktus i Paluch Rybny. Prawie każda miejscówka została świątecznie wystrojona. Świecą kolorowe lampeczki, lamy, a klimat podkreślają prezenty, śnieżynki i łamorzechy. Wyjątkowo w sklepowej sadybie zaczęto sprzedawać choinki. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że do każdego nazwanego miejsca zawitały choinki. Są duże, wystrojone i nie brakuje pod nimi prezentów. Gdy się do nich zbliżycie, to usłyszycie nawet muzyczkę. Ale choinki jeszcze nie dotarły do każdego nazwanego miejsca. Na przykład w Potnych Piaskach brakuje takiej choinki. Jest ona dopiero w drodze, na tyle ciężarówki. Oby zdążyła do 6 dnia wyzwań, bo wtedy będziemy musieli zatańczyć przy takich choinkach w różnych nazwanych miejscach. Na moment teraz oddalimy się od tematu świąt. W tym miejscu na mapie jest zło wcielone. Przeklęty symbol. Cała złość graczy Fortnite została przeistoczona w... żywopłot. W kształcie wkurzonej buźki. Na jednym ze szczytów górskich tydzień temu pojawiła się nowa knajpa z podłogą do tańca. To miejsce mieliśmy już okazję odwiedzić przy okazji filmiku o aktualizacji. Nie wiedziałem wtedy jednak, że można tutaj zmienić muzykę uderzając w stanowisko DJ-a. Fajny mały szczegół. A w trybie powtórki można już zobaczyć kulę dyskotekową na niebie. To oczywiście nam zapowiada tegoroczny event świętowania nowego roku. Rok temu wyglądało to tak. Mam nadzieję, że w tym roku będzie coś jeszcze bardziej wystrzałowego dla graczy. I to chyba tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy nie pominąłem jakiegoś ciastka czy miśka bez maski. Ja już dziękuję za oglądanie, wesołych świąt i do zobaczenia w busie bojowym. Przepraszam.